Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morz, to trzecia część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Janusz Diemko, prezes zarządu First Data Polska Polkart. Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ryszard Petru, partner w PWC, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W dwóch częściach audycji właśnie rozmawialiśmy o opłatach. Z jednej strony o opłatach za transakcje kartami płatniczymi, a w drugiej części także przez chwilę z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, który próbował się wytłumaczyć, nie wiem, czy przekonał Państwa do tego, że opłaty za transakcje giełdowe, 1,5 miliona spośród nas uczestniczy bezpośrednio, ja pomijam tutaj fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ale bezpośrednio 1,5 miliona inwestorów indywidualnych, co jest wspaniałe, jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym chciałem o opłaty prezesa tutaj trochę pomęczyć i starał się nie dać, bowiem jest jakiś tam konflikt między Izbą Domów Maklerskich a warszawską giełdą, który opisuje prasa i właściwie z tego, co można wyczytać, jest to dosyć niepokojący, bowiem z tych relacji prasowych wynika, że ma on także zabarwienie jakieś personalne i prasa także sugeruje, że może to przekładać się na interesy akcjonariuszy. Co byłoby, gdyby tak było, byłoby bardzo niepokojące. Prezes giełdy odrzuca. Ale tak nie jest. Ale twierdzi, ale że tak nie jest. Tak, nie jest. Z powodów do niepokoju nie ma. Być może odezwie się także w tej sprawie pan Janusz Czarzasty, prezes Izby Domów Maklerskich. Kończymy temat, przechodzimy do zdziwień. Ryszard Petru, a propos kart pewnie, tak? Tak. Mianowicie, tutaj mam nawet zdjęcie, bo zrobiłem zdjęcie aparatem w jednym z urzędów, akurat dzielnica Ursynów była, jest taka wywieszka przy płatnościach, przy kasach. Bezgotówkowa płatność tylko kartami. Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. Prowizja 1,79%. Tak. Natomiast tą prowizję płacę ja. Czyli ja akurat byłem wyrobić nowy paszport, bo mi się stary skończył. Koszt tego paszportu jest 140 zł plus 1,79 i uważam, że to mnie bardzo dziwi. Że co? Że ja muszę jeszcze dodatkowo 1,89 płacić za to, że płacę kartą. Mhm. Urząd zachęca mnie do płatności gotówkowej. W związku z tym jest to coś, co mnie zdziwiło i pomyślałem sobie, że w tym zasnym gronie, szczególnie mając tutaj pana po lewej stronie, możemy tę kwestię poruszyć. Dlaczego tak jest? I pierwsze pytanie zapewne, dlaczego tylko na Mastercard? Bo te wszystkie karty, organizacje Mastercard zezwalają akceptantowi dołożenie opłaty, którą on ponosi. Więc jak my mamy maestro, opłatę... O, jeszcze maestro, widzi pan? Bo jak my mamy opłatę dla tego punktu 1,79, to on to wprost przerzuca na klienta, dlatego że przepisy państwowe nie zezwalają tym urzędom dostawać kwotę netto. A my z automatu, jak przekazujemy 100 zł przez banki, to Visa Mastercard pobiera tę opłatę 1,79 i przekazuje bankom. I oni muszą dostać swoje 100%, więc dokładają te 1,79, de facto zachęcają klientów do gotówki. Bo muszą dostać swoje 100%. Niech pan powie mi, czy w Londynie jest tak samo? Bo pan tam mieszkał. Mogą naliczać, ale nie naliczają. Po pierwsze, bo opłaty są niższe. Dobra, w Anglii są dużo niższe. Ale jakie niższe? Jeżeli to jest 1,79, to ile powiem, by że miał? Na transakcję kartą debetową, bezstykową, 2 funty, to jest opłata 1 pen. Ale nie, w tym przypadku, gdybym w Anglii chciał wyrobić paszport angielski, który kosztował mnie według mnie nie ma żadnych opłat dla klientów. To dlaczego w Polsce tak nie może być? Ale jedno to są te przepisy, żeby oni te swoje 100% dostali. Drugie, przepisy, żeby dostali 100%, dlatego pan musi dorzucić do tego. Tak samo jeżeli policjant by za mandat wziął kartą, to znowu by chciał doliczyć te opłaty, które ponosi. W Polsce. I dlatego te rozmowy, nie wiem, z policją, z innymi urzędami, żeby masowo promowali kartę. Ale co trzeba zrobić, żeby było tak jak w Anglii? Bo niech pan mi tak... Jedno, obniżyć te opłaty. A dwa? Zmienić przepisy, żeby urzędy mogły ponosić... Żeby rezygnowały. Mogły ponosić koszt, jeżeli chcą taki koszt ponieść. No bo urzędy ponoszą koszt zarządzania gotówką. Tak. Natomiast tego nikt nie liczy. Tak. Nikt nie liczy w Polsce zarządzania gotówką, czyli przyjeżdża pan uzbrojony z drugim panem samochód i tak dalej i te... Neseserki z gotówką noszą. Tego nikt nie liczy. Natomiast liczą ten koszt, który jest widoczny. Niektóre sieci Ja bym chciał pomóc naszym deregulatorom rządowym, żeby powiedzieć im, co mają zrobić. Bo chłopaki
głównie panowie, no mają problem z tym, żeby jakoś rozwiązać ten problem, bo to moim zdaniem jest żenujące, bo to jest tak, że urząd gminy zachęca do płatności gotówkowej, która jest droższa i mniej bezpieczna. Myślę, że w tym roku się NBP nie będzie mógł tego regulować. UOKiK ma chyba sprawę 9 rok, jeżeli chodzi o opłaty, więc... A, to szybko robią. Więc bardzo szybko. To już poszło do instancji, odwołali się, góra, dół, wróciło, od początku idą, ale NBP, Ministerstwo Finansów powiedziało, że jeżeli się strony nie dogadają w grupie roboczej w NBP-ie, tak, to ministerstwo wprowadzi ustawę podobną do amerykańskiej. EKG. Karty to jedna, proszę państwa, strona medalu. Płacenie kartami w urzędach także i dorzucanie za transakcje dokonywane kartą. A druga strona medalu opisana dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Zapowiedź na pierwszej stronie już: obywatelu płać i płać. Żeby zapoznać się z orzecznictwem sądu, w tym Sądu Najwyższego, trzeba zapłacić. To samo dotyczy wielu interpretacji podatkowych, a także badań naukowych. Czy powinniśmy płacić za prawo zapoznania się z tym, co powstaje za nasze pieniądze? Powinniśmy płacić, czy nie powinniśmy płacić? To Gazeta Wyborcza dzisiejsza opisuje, a dalej jeszcze ciekawy jest taki reportażyk: obywatelu płacz i płać, żeby zapoznać się z orzecznictwem sądu, w tym Sądu Najwyższego trzeba zapłacić, a to jest to samo. To samo dotyczy wielu interpretacji podatkowych, a także badań naukowych, czy powinniśmy płacić za prawo zapoznania się z tym, co powstaje za nasze pieniądze. Przepraszam, tutaj reportaż jest w innej kwestii. Zarobić na bezradności emerytów. Zadzwoniliśmy do pracownicy ZUS z prośbą o wyliczenie emerytury. Nie ma sprawy. Cena 200 zł. Nie, to takie... nie ocha. No. To promocyjne. Za wyliczenie emerytury. Emerytura jest taniej. Ale nie, A można kartami płacić? Za to jest plus 1,89. Także to jest, proszę państwa, z tymi opłatami, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, prawda? Nie ma podwyżki podatków. Nie ma, mówimy tak, ale zaraz nie mówimy, nie ma podwyżki podatku. Formalnie. A to, że zmieniają się najróżniejsze opłaty, które są także podatkiem, co jeszcze quasi podatkiem, za najróżniejsze usługi w urzędach, to jakby zupełnie. Ale na szczęście są też opłaty, które idą w dół. Jakie? No to musielibyśmy chwilę się zastanowić oczywiście. Ale wie pan co, coraz więcej transakcji bankowych jest tanich, coraz więcej jest bezpłatnych, coraz większy udział w internetu. Bez wątpienia to obniża koszty. Ja mam taką obserwację, że książki w ogóle nie drożeją. I zaczyna mnie to coraz bardziej jak gdyby pozytywnie dziwić. Bo ostatnio wracam do korzeni i kupuję dużo książek i stwierdzam, że one są jakieś takie tanie. Ale te książki z korzeni? Książki normalne takie. Te same co kiedyś? Czy? Nie, różne. Wraca do korzeni, to czy pan winę tu? Księgarzem, bibliotekarzem? Nie, ale kiedyś bardzo lubiłem czytać. Można i tak. EKG. Proszę bardzo, zdziwienie. Ludwik Sobolewski. Zdziwienia? Tak. A to mało jeszcze? No, można by wrócić chyba do meczu wczorajszego. O. Mecz był wczoraj. Był. Inauguracja wielkiego stadionu, panie redaktorze. Tak, wiem nawet. To jest taka szeroka problematyka na przykład. Ale zdziwiła mnie jedna rzecz. To chyba jakaś jest już przypadłość. To znaczy, żeby wjechać na ten stadion samochodem, to nie można tak po prostu wjechać, odstawszy swoje w kolejce samochodów, co... To normalne jest. Ale co jest na końcu tej kolejki? Na końcu tej kolejki jest potok ludzki, czy jak to nazwiemy jeszcze inaczej, to znaczy po prostu cała masa ludzi, którzy idą, jak gdyby uniemożliwiając temu samochodowi wjazd. Przy czym ci ludzie zachowują się normalnie, bo tam jest taki jakiś chodnik, takie coś, że tam właśnie ludzie powinni iść. Natomiast tam nie powinno być wjazdu na parking dla samochodów. To jest dokładnie tak samo jak na stadionie Legii i zaczynam już się zastanawiać, czy to nie jest po prostu jakiś taki styl warszawski stadionowy, że musi tak być, że po prostu nie pomyślano, żeby wjazd samochodów dzieje na parking. Się. Nie, bo to jest taka adrenalina dodatkowa. Wymija pan tych kibiców. Muszę panom powiedzieć, że po prostu był akcent zupełnie humorystyczny, bo tam była jeszcze policja, która kierowała ruchem i sprawdzała tam czy ma się taki bilet, że można w ogóle wjechać na ten parking. No ja pokazałem ten bilet, a policjant wtedy powiedział: o teraz niech pan szybko wjeżdża, no bo się akurat tam trochę taka przez chwilę, powiedziałbym, pustsza przestrzeń, bo nie całkowicie pusta, bo tam z ludźmi też, ale tak w mniejszym nasyceniu pojawiła. No to nie powinno tak być. Ale tak w ogóle jest pan zadowolony z ludźmi? Tak w ogóle, czy jestem zadowolony? Tak. Tak w ogóle, czy w kontekście wczorajszego dnia? No w kontekście wczorajszego dnia. Tak w ogóle, panie redaktorze, to ja jestem zawsze zadowolony, natomiast w kontekście wczorajszego dnia to jestem troszeczkę rozczarowany, bo jak na stadion piłkarski ma trochę za mało takiego
takiego tygla w tym jest. Bo stadion piłkarski to pewnie brzmi taki tygiel, że dźwięk, który idzie od ludzi, to się tak zwielokrotnie odbija i naprawdę jakby wszystkie. Może za mało dźwięku było od ludzi po prostu. Dźwięku trochę było, natomiast wydaje mi się, że on gdzieś tam leci do góry w powietrze. Ach, jak to z dźwiękiem, zgodnie z prawami fizyki, różnie bywa. Może być dźwiękiem. Tak, to, że z dźwiękiem może być. Z dźwiękiem może być też różnie. EKG. Janusz Diemko, co pana dziwi? Że jeszcze nie jest najgorzej. Tak? Jak się czasami czyta prasę, to chcą nas wprowadzić w maksymalną depresję. A jak się patrzy, nieźle. Wczoraj byłem w Rzymie, było ciepło, było piękno. Wróciłem jeszcze bardziej pełen nastawiony optymizmu na ten rok. Podoba mi się ten głos. No tak, tak, no, się... tak. Proszę państwa, no, moi goście zaraz powiedzą, zarzucą mi internauci, że oderwani są trochę od rzeczywistości. Żeby nie było tak wesoło, to ja o pewnym absurdzie. Prawo do leczenia tylko dla pracowitych. Bezrobotny, który nie chce podjąć pracy, na 2 lata straci ubezpieczenie. No tak może być. Właśnie, bo no, jest dużo problemów z tymi bezrobotnymi. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym na pierwszej stronie w tekście Pawła Jakubczaka, ale nie pewien... zaintrygował i zatrzymał pewien akapit z tego tekstu. Dziś składka za osobę bezrobotną, składka na ubezpieczenie społeczne, słuchajcie, za osobę bezrobotną jest wysyłana przez resort finansów do Urzędu Wojewódzkiego. Z Urzędu Wojewódzkiego do starostwa. Ze starostwa do Urzędu Pracy. Z Urzędu Pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do NFZ. Dobre? Bardzo. Dobre. Za mało tych urzędów. Za mało tych urzędów. No bo to ale utrzymujemy dużo teraz, ludzi dzięki ale temu. Ile ludzi ma robotę, patrzcie. Tak. Ile ludzi ma robotę. Te pieniądze za bezrobotnego, tego, który nie ma roboty. A ile by ludzi miało, gdybyś który dwa razy ma, więcej. Który nie ma roboty. Ale dwa razy więcej urzędów, jak gdyby pieniądze prowadzić. Dla niego składeczka krąży. Piękne. Ale elektronicznie na szczęście chyba. No nie do końca, no, ale tam wiesz, jakieś pieczątki muszą być pewnie. Musi być człowiek do tej elektroniki. To no musi być jakiś człowiek, no, który musi coś zamstryknąć, bo to nie jest tak, że to wchodzi do systemu i wychodzi z systemu, żeby szło dalej, bo nie trzeba było w ogóle, żeby wchodziło do tego systemu. Ryszard Petru. Co mnie dziwi, można? Tak, proszę. Przeczytam państwu kawałek depeszy Papowskiej wczoraj z 15.08. Premier Donald Tusk powiedział w środę, że Polska nie zmienia deklaracji przystąpienia do paktu fiskalnego, ale nasz podpis będzie zależał od tego, czy będziemy mieli 100% przekonanie do każdego słowa zawartego w ostatecznej wersji tego traktatu. No i powiem, że mnie trochę zdziwiła ta sytuacja. Premier dodał, że tekst ostatecznej wersji paktu, cytujemy, przyszedł dość późno. Tekst jest znany, ale ostateczna redakcja zawsze zawiera jakieś poprawki, mówił. No i powiem panu, że to mnie zaskoczyło, bo jednak ze ust premiera nie słyszałem nigdy tego typu sformułowań, które wskazywałyby, że my do końca nie jesteśmy pewni, co tam oni wypiścili nam w Brukseli. Przypomnę, byliśmy bardzo entuzjastyczni, jeżeli chodzi o pakt fiskalny jakiś czas temu. Potem wielki sukces, bo nas nie odtrącili od stołu. Czyli stopa między drzwi. Natomiast tutaj czytam, że my nie jesteśmy pewni do końca, co zostało ustalone w Brukseli. Musimy dokładnie cały ten pakt przeczytać. Co więcej, premier daje sobie trochę czasu, do piątku bodajże, aby wszyscy ministrowie nie zgłaszali mu jakichś poprawek. No i powiem szczerze, ciekawe, nie wiem, o co chodzi. Być może coś tam podejrzewamy. To może, proszę się dowiedzieć. No, spokojnie czekać, dowiedzieć się, pytać. No to Radio Tok FM, rozumiem, się dowie jako pierwszy, tak? No tak, tak. No tego byśmy od państwa oczekiwali tutaj. I poinformujemy, ale ja myślę, że jeśli doradcy premiera pana słuchają, to zapytają i postaram się odpowiedzieć. A będziecie państwo szybsi. O tej wędrówce składki jeszcze? Tak, proszę. Bo ta wędrówka mi przypomniała coś takiego. Czy ktoś z panów był na poczcie? W życiu tak, ale nie, jak tak na przykład niedawno, jak już niby jest wszystko elektroniczne i tak dalej. Czy ale to on na nie, jak bo ja nie byłem, ale ktoś mi bliski był tydzień temu w sobotę, próbując, znaczy, żeby odebrać list polecony. No to klasyka. W sobotę. Była, była kolejka, ale taka plastikowe. Wydawałoby się dosyć niegroźna. Cała operacja odebrania tego listu, która była mi relacjonowana tam przez SMS-y,
po kolei. 30 minut trwało? Nie, półtorej godziny. Półtorej godziny? Tak, półtorej godziny. Ale on był nieprzygotowany. Ale proszę pana, książkę, gazetę, telefon. Ale i porozmawiać, można dowiedzieć się, co naprawdę słychać, a nie tak jesteś oderwany od rzeczywistości. Jak ludzie żyją. Ależ naturalnie. Proszę pana, jak ludzie żyją, się czegoś dowiaduje. Życie można posmakować przez półtorej godziny. Ja na mojej wsi chodzę, tam kolejki za dużo nie ma, teraz jest lepiej, już mają koszyczki, tak jak mieli kiedyś te koszyczki plastikowe, tam w koszyczku się szuka. Czyli można powiedzieć, że tak żółte takie. Właściwie szkoda, że półtorej godziny, bo dwie godziny to korzyści byłyby jeszcze większe. Myślę, że kawiarni powinni otwierać na pocztach, że człowiek wtedy pójdzie, posiedzi. Ale są automaty, ale nie. Ale proszę pana, są automaty tak, z napojami, się znajomymi z niezdrowymi pogadać. Batonami. Są jak najbardziej. Z nieznajomymi. Słyszycie? Wiecie, że są. Batony? No batony, niezdrowe batony są na pocztach. Cieszę się, że stałem się autorem mimowolnie w ogóle całego pomysłu biznesowego. Opowiadaliśmy już o tym. Na poczcie nie jest źle. Tak przez bardzo krótko tylko. Czy lepiej, jeśli rating Polska ma wyższy, czy gorzej? Ogólnie lepiej. Jeśli, ogólnie lepiej, tak? Mhm. No bo jeden redaktor wczoraj słyszałem tutaj, nie nasz, nie z radia, mówił, że to jest gorzej, jeśli Polska. No widocznie wtedy ma rację. Jak rynek kapitałowy ma wyższy, to jest troszeczkę gorzej. A, no właśnie, bo powiedział, że... Bo wtedy się rynek zaczyna kojarzyć, że raczej wzrosty, zyski będą takie mniejsze niż większe. Warzechę Łukasza zresztą, z faktu także od Macieja Głogowskiego. Dziękuję bardzo, to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj Janusz Diemko, Ludwik Sobolewski, Ryszard Petru, ja się nazywam Tadeusz Moszcza, za informację Radio Tok FM.